za górami, za lasami, Mariolcia ze swoimi dzianinami. Witam się z Wami, dziewiarki i dziewiarze. Usiądźcie na 5, 6, może 7 minut i posłuchajcie, co tym razem mam Wam do pokazania, do powiedzenia. Nie będzie o wzorach, ale będzie o moich dzianinach i też będzie pewna nauka, która myślę daje szansę wszystkim ufokom z szafy, jakie posiadacie, że każdy ufok ma swoje 5 minut i właśnie ja może od mojego niedokończonego projektu zacznę, bo on został ukończony i jest formą dzianiny, która mi się bardzo podoba. Moja wizja tej bluzeczki legła tuż po narzuceniu oczek. Ja nie mam niedokończonych dzianin, bo albo coś kończę, albo pruję, zostawiam i do włóczki kiedyś dojrzeje. A to była właśnie taka niewiadoma, ponieważ to się miało składać z różnych elementów. I tutaj jest główny prostokąt, jest przód i tył i są dorobione rękawki jako ściągacze. Miałam taką wizję bluzeczki, która ma główny kwadrat i później odchodzące prostokąty w różnych stronach właśnie z wielokolorowej włóczki. Włóczki Noro się do tego doskonale nadają, bo są wielokolorowe, a ta wielokolorowość płynie z motka i o nic się nie musimy martwić. I tutaj właśnie to jest włóczka Yukata. Jeden motek włóczki Yukata na taką bluzeczkę na drutach numer 4 zostało mi jeszcze tyle motka. Yukata to jest mieszanka jedwabiu, wełny i poliamidu. 250 gramów ma 720 metrów. Moje było dziergane na drutach numer 4. Ja ten niedokończony projekt, będący formą jednego kwadratu plus jednego tutaj prostokątu, zabrałam ze sobą, bo wiedziałam, że gdy będę odcięta od dopływu włóczek i od pomysłów, gdzie sięgam na półkę po włóczki, to będę zmuszona będę zmotywowana do tego, by to wykończyć. I wykończyłam. I bardzo mi się podoba. Możecie ocenić, jak wygląda gotowa bluzeczka na modelce. Pasuje do tego doskonale ta chusta. Ale opowiem o konstrukcji. Dwa prostokąty będące przodem i tyłem, do której nabieramy oczka z tej krawędzi tutaj i dorabiamy tyle, na ile chcemy, by bluzeczka była szeroka, dorabiamy jersey. Tutaj jest to jerseyem prawym dziergane. Bluzka posiada w czterech miejscach szwy, na ramionku tutaj, drugie ramionko i po bokach. Kolory się ułożyły doskonale różnie, więc można tę wielokolorowość motka podziwiać w pełnej krasie. Czyli mamy cztery szwy, mamy zostawiony otwór na rękę, który obrobiłam ściągaczem 1:1 na drutach numer 3,5. Tutaj są druty numer 3,5, tutaj tak samo. Przód ma większy dekolt i ten dekolt powstawał w dwóch etapach, to znaczy sam ściągacz, gdy był sam ściągacz, jak widzicie, to nie jest okrągły dekolt, tylko on ma z każdej strony zamykanie oczek. Z czterech stron w krawędzi ma zamykanie oczek, ale był jednak za duży. W związku z tym obrobiłam go szydełkiem wzorem, ja nazywam ten wzór muszelkowym. Być może ta resztka motka pójdzie też na dół tej bluzeczki, również na te takie muszelki. Zobaczymy jeszcze. Ta forma wielokolorowej bluzeczki bardzo mi się podoba i się naprawdę taka jestem trochę zła na siebie, że tak długo pozwoliłam jej dojrzewać, ale może gdyby nie podejrzewała w tej szafie, była fragmentem spruta, to nie byłoby takiego efektu, który właśnie narodził się pod wpływem impulsu, chwili i odcięcia od innych włóczek. Bluzeczka numer 1. Jeden motek włóczki Yukata, druty numer 4 oraz 3,5. Do wydziergania takiej bluzeczki potrzebna jest umiejętność nabierania oczek, przerabiania oczek prawych i lewych. I tyle. Ciekawe doświadczenie, właśnie dzierganie w różnych kierunkach. Dzierganie w różnych kierunkach też uczy pewnej
pewnego takiego podejścia do dzianiny, ponieważ w pierwszym momencie, gdy mamy przód i tył i je złożymy ze sobą, to one nie pasują, bo one były w różnych kierunkach dziergane, oczka się układają w różne strony, w związku z tym obowiązkowe jest namoczenie dzianiny przodu, tyłu, ułożenie ich porównywalnie, tak by było ułożone tyle, ile powinny mieć centymetrów przód i tył i pozwolenie im wyschnąć. I wtedy, jak wyschną, to takie wyprostowane kawałki możemy zacząć zszywać. Zszywanie tutaj miałam po prawej stronie. To jest ściegiem materacowym. Tutaj również po prawej. Cała bluzeczka była zszywana po prawej stronie. Do tego oczywiście niezbędna jest igła, fajna igła z zagiętą końcówką. To jest projekt numer jeden. Ukończony ufok, który przestał być ufokiem, stał się ładną, według mojej oceny, bluzeczką kolorową, pasującą do turkusowej chusty. Mleczna czekolada. Taki tytuł roboczy uzyskała moja sukienka. Jest to sukienka, która powstała z włóczki ortika. Mam jeszcze, ponieważ wziąłam z pewnym zapasem włóczki, wyszło mi 8 motków na tę sukienkę. Druty numer 4,5 i 4. Ściągacze na czwórkach. Tutaj ściągacz, tutaj ściągacz, tutaj ściągacz. Cała reszta na 4,5. Ortika jest naturalną włóczką, która jest mieszanką bawełny i włókna rami, czyli z rodziny pokrzywowatych, naturalny skład, taka karbowana nitka jest o takim splocie, powiedziałabym, fantazyjnym. Ja to określam jako taka karbowana, ale w dzianinie wszystko się pięknie wyrównuje i możecie ocenić, czy Wam się podoba, czy nie. Rozporki, według przepisu, to jest gazeta Werena, ten najświeższy letni numer. Dół. To jest u mnie tunika, ponieważ te rozporki jednak zobowiązują do tego, by spod rozporka wystawała spódniczka, może być krótka, jakieś krótkie spodenki, więc to jest tunika. Poza tym można zaszyć rozporki, wtedy byłoby to sukienka, ale szkoda tej krawędzi, która była tutaj tworzona przez tak zwany brzegaj kordowy, do tego, by troszkę wiatr przeszkadza w pokazaniu urody tej sukienki. Efekty mojej pracy tutaj będziecie mogły podziwiać na zdjęciach i ocenić, jak to się układa na żywej wkładce w środku w tej sukience. Kompozycja różnych wzorów. Bordiura sukienki ażurowa, później poprzez ściek francuski przejście na tak zwany ściągacz 2x2 i zmiana była co 6 rzędów, a następnie ażurowy, delikatne ażurowe kropeczki, to można powiedzieć, że to jest góra w kropeczki, tylko w ażurowe kropeczki. Gdy dziergałam ten wzór, tak sobie pomyślałam, że szukamy inspiracji, wzorów ażurowych, jakichś skomplikowanych ze schematami, a prostota tych dziurek ażurowych jest tak cudna w zapamiętaniu i tak delikatna i w noszeniu. To jest trochę ażurowy, ale nie do końca, więc to jest bardzo przyjemny wzorek do spróbowania. No i moja sukienka 8 motków wygląda tak. Wiatr pozwolił trochę pokazać. Dwie dzianiny skończone za tymi górami, za lasami. Zostałam z pustymi drutami, ale mam włóczkę, więc na bank coś wymyślę. Znów Wam pokażę. Za dzisiejsze spotkanie bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego życzymy i do następnego razu. A sticky summer's day in Shepherdstown. An eagle in a thermal is a circle around like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold, and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound.
She got right up and she tried it again, and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do, and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. Oh no, take time, do what you're gonna do, just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly. Children used to laugh at her. They say your head is in the clouds, and when you come back to earth, the men in the white coats, they will all be waiting for you. But Katie knew that there was something they didn't see, and she climbed up to the top of the sycamore tree and said, look out world, I am gonna fly away. She stood so tall, and with all her might she took a flying leap of an astonishing height.